Hej Sokoły, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i specjalnie ubrałem tą koszulkę, bo to jest właśnie koszulka Team of the Year z poprzedniego roku. Ją możecie wygrać, pierwszy link w opisie, a dzisiaj trafiamy potężne karty, nowe karty headlinersów. Trzy karty trafione, jedna potężna, więc moi drodzy, łapeczki do góry zostawiajcie, klikajcie czerwony przycisk subskrypcji, żeby takie odcinki oglądać, a teraz lecimy z odcinkiem. Paczki za 125 tysięcy, pierwsza paczka. Nowa drużyna headlinersów już jest w tych paczkach. Już ona czeka. Już ona czeka, czai się, żeby tutaj coś ciekawego wyleciało. Czy to jest headliners, czy nie? Pierwsza paczka i nowy headliners! Oh yeah! Jesteśmy na koncie w tym momencie Marka, który tutaj pozbierał paczki. I mamy pierwszego headlinersa w pierwszej paczce. Co jest grane? Ten licznik nie jest genialny. Na pewno są lepsi. Ale oprócz niego nie ma nic. Ale no nieźle, nie spodziewałem się. I liczyć kosztuje około 100 tysięcy coinsów. Jestem w szoku. Jestem po prostu zdumiony. Jestem... Co jest grane? Pięknie, pięknie. Naprawdę, pięknie. Pierwsza paczka. Znakomita paczka. Trafiamy pierwszego headlinersa i lecimy z kolejną. Jak tak zaczynamy Pegą Fenik, no to myślę, że może być grubo. Ale żeby tak było, to tu musi coś się wydarzyć. Tu niestety nie ma nawet walkoutu. PP Benfica Lisbona jest pizzy. Pizzy, a pizzę by się zjadło. Pizzę by się zjadło, szczególnie, że jest taki festiwal pizzy. W gdzie nie gdzie. O, masakryczna paczka. No niestety, gdyby nie pizzy, to by nie było banerów w tym momencie. Wow, wow. No ale dobra, jedziemy dalej. Drużyno Actimela. Poruszamy się dalej, kolejne 2,5 tysiąca FIFA pointów przed nami. Zobaczmy, co się będzie tutaj działo. I znowu banerki tylko i wyłącznie. To nie jest dobra wróżba. Eś, o! O, ho, ho, ho. Raul Alvi 8-3. Jeśli tutaj będzie sytuacja taka, że pierw trafiamy headlinersa i potem dosłownie totalnie nic, no, to będzie dosyć smutno. Kolejna. Czwarta paczka za 125 tysięcy monet. A przed nami jeszcze mnóstwo innych paczek oczywiście, zamiast oprócz tych paczek za 125 tysięcy, czy to jest kolejny headliners? Argentyna, to jest elo! To jest? Kolejny headliners, ale kto to jest? Tagliafico, kurde, czy on jest dobry, czy nie? Ale te headlinersy lecą naprawdę fajnie. Mnie się to podoba, mnie się to bardzo podoba. Kurde. Jezusku, jaka paczka. Tagliafico? 180 tysięcy? Coś takiego, 180 tysięcy, znakomicie, naprawdę. Paczka godna. Paczka godna tego konta. Jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. I trzymamy kciuki, żeby było dalej coś dobrego, bo naprawdę póki co jest fenomenalnie. A te paczki jeszcze są przed nami. Tutaj paczki póki co są najsłabsze, a wiadomo, że im dalej, im bardziej w las, tym lepiej. Tym lepiej, więc lecimy dalej. Poszło, kolejna paczka. Poszła. I zobaczmy. Chyba jest Infor, tak mi się wydaje. Chorwacja, napastnik albo i nie. Tak, Infor, dobrze, Licek. No, Budimir, znany Budimir. Cudowny Budimir, naprawdę fenomenalna karta. Karta, która, no... namieszała niejednemu w głowie, zdecydowanie. A oprócz tego mamy Mendiego, mamy jeszcze Abrahama. No, brakuje tylko Mojżesza. I wtedy byśmy mogli już wszystko. Kolejna paczka. A zostało ich 18 tysięcy monet. 18 tysięcy paczek. Bo jej znowu przegięło. Uwaga, czy to jest znowu headliner z kolejny? Anglia? LS? City? To jest Sterling? Sterling 90 overalla! Ja pierdzielę, 95 tempa, trzeci headliner! Co tu się wyprawia? Co to jest za konto? Wow! A Sterling będzie drogi.
Sterling będzie na 300% drogi. Jestem tego pewny. Jak mamy walkout, to już jest headliner. To jest jakiś absurd. Oprócz tego mamy jeszcze Vana Kena i Neto, no dobra. Oprócz tych zawodników, czy coś mamy? Nie mamy nic ciekawego, ale dobra, to sobie na listę transferową wrzucimy. I zobaczmy, ile ten Sterling kosztuje, bo podejrzewam, że tutaj może paść jakiś rekord. Uwaga! Matko Święto! Matko Święto, ponad 600 tysięcy! Ponad 600 tysięcy końców! Wow! 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 Jak sobie analizuję, jak ja wydawałem 160 tysięcy FIFA pointsów na Team of the Year i naprawdę było ciężko o jakikolwiek walkout, no to tutaj, kurde, naprawdę leci to godnie. Wracamy do paczek za 125 tysięcy Pitosu i bo troszkę pootwieraliśmy tych paczek zwykłych, zwyczajnych, tutaj jest walkout i chyba mi się wydaje, że to jest... Matko Święta, myślałem, że to jest ikona. Ja pierdziu, Hernandez tu miał być. Byłem przekonany, że to jest ikona. I mówię, nie wierzę, co się tu dzieje, nie wierzę. Kurde, a tu niestety, ale tylko Jimenez. Ale Jimenez też jest spoko, no bo ikona ma bardzo podobny kolor tych światełek jak karty specjalne, więc... Ta ikona nie jest tutaj niemożliwa w zasadzie, ale no, to by było zdecydowanie za dużo. Więc jedziemy dalej, moi drodzy, jedziemy dalej. Jeszcze dwie paczki za 125 tysięcy na nas czekają. Miejmy nadzieję, że czekają na nas też jakieś jeszcze fajne karty typu Headliners. Znowu chyba Inform? Albo specjalna karta? Okej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tu już nie było emocji, tu już wiedziałem, że to będzie Jonas Jimenez. Ale oprócz tego mamy Alissona! Ja cię kręcę, no ten Alisson nas prześladuje, można powiedzieć, ostatnimi czasy. Dobrze. Więc podwójny walkout. Znakomicie i moi drodzy, ostatnia paczka za 125 tysięcy. Ostatnie... FIFA pointsy wydane na tą paczkę i zobaczmy. Jaki kolor? O, zwyczajny. Walkoutu nie ma. Ale może chociaż będzie coś ciekawego. Bramkarz Neto, 85. No moi drodzy, jeśli miałbym takiego dropa podczas Team of the Year, to byłbym naprawdę zaszczycony i w niebo wzięty. Niestety taki drop jest dla wyjątkowych osób na tym świecie. Ale jedziemy dalej, bo paczek jeszcze mamy 60 chyba, więc podejrzewam, że co najmniej jeszcze jednego headlinersa trafimy, wręcz jestem prawie, że tego pewny. Okej, teraz paczka za 50 tysięcy, teraz dwie paczki za 50 tysięcy monet i może tutaj powrócimy na dobre tory. Niestety, póki co banery walk, EPS, SP, no kurde, 28 round chyba. Ramsey, niestety. Ramsey jest wszędzie. Teraz się myślę. O! Niestety. Bramkarz? Ale znowu Neto. Kurde, tylko że mam dużo mięsa. Czy to będzie dobry pomysł? Mamy Ligę Mistrzów. Czy to jest Toty? To jest Toty! To jest, moi drodzy, Toty na pas. Romelu Lukaku, o kurde, wow, naprawdę dobra karta, rzadki UEFA Champions League. Paczka za 50 tysięcy monet, moi drodzy, i teraz, żeby to przełamać, bo kurde, naprawdę siedzimy rozpaczeni, że nic nie leci. No i niestety, w tej paczce również nie będzie szału, jest Arturito Arguiz, 83 oceny ogólnej. I ostatnie dwie paczki, dwie mega paczki, no i albo będzie mega zakończenie. Albo będzie mega jajca będą. Uwaga, jest Toty! O kurde, no, w lutym prawie trafiliśmy Toty, nieźle. Co to jest? Mats Hummels, 87, wow! I zobaczmy, ostatnia
Ostatnia mega paczka. I czy w tej mega paczce coś ciekawego znajdziemy na samo zakończenie FIFA? Come on, come on. I są banery. Chociaż tyle. Jest Słowakia, jest ŚP. To jest Hamzik. 84 oceny ogólnej. Nie najgorzej, nie najlepiej, ale jest dobrze, po prostu jest dobrze. Trzy karty headlinersów trafione, w tym jedna po prostu genialna. To trzeba powiedzieć sobie szczerze, genialna paczka. Bykole, był bardzo, ale to bardzo dobrze. Dodatkowo jeszcze trafiony headliner Sterlinga za 700 tysięcy, coś pięknego. A odcinek oczywiście wjechał z tego powodu, że większość z Was wypowiedziała się, że chcecie oglądać takie paczki, byleby to były otwierane przeze mnie. Więc tak to się wydarzyło i mam nadzieję, że niebawem trafimy na swoim koncie coś niesamowitego. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Siema!